Kijev Izan Race to bez wątpienia w ostatnich latach jeden z popularniejszych modeli wśród kijów o wysokości stałej. I nie ma się czemu dziwić. Wykonany z włókna węglowego, lekkie, stabilne, z wygodnymi rękojeściami i paskami mocującymi dłoń do kija, grotami ostrymi w kształcie pazura, a to wszystko w świetnej, przystępnej cenie. W zestawie otrzymujemy parę kijów z ostrymi grotami, z paskami przymocowanymi już do rękojeści oraz woreczku, nakładki gumowe i breloczyk w kształcie małego karabinczyka. Kije przymocowane są do takiej bardzo estetycznej tekturki, także bardzo ładnie to wygląda. Po odpakowaniu do tej tekturki przymocowany jest ten woreczek z nakładkami gumowymi i z wspomnianym breloczkiem. Zaraz Wam jeszcze opowiem o tych nakładkach gumowych, to za chwilę. Zajmijmy się samym kijem po odczepieniu tych wszystkich elementów łączących. Pierwsze wrażenie po odpakowaniu: bardzo lekkie oraz bardzo przyjemne w dotyku. Ten lakier jest zmatowiony, przez co bardzo fajnie się je po prostu trzyma. Nie zauważyłem jeszcze jednego bardzo przydatnego elementu, jaki otrzymujemy wraz z kijami, mianowicie taki klips, który umożliwia nam złączenie kijków ze sobą. Przyda się to na pewno w transporcie. Jak podaje producent, trzonek kija wykonany jest w 80% z włókna węglowego. Kije dzięki temu są nie tylko bardzo lekkie, ale też bardzo dobrze tłumią drgania powstające przy uderzeniu o podłoże. Paski wykonane są z przyjemnego w dotyku siatkowanego materiału, dzięki czemu można sądzić, że dłoń będzie w nich swobodnie oddychała i nie będą powodowały obtarć. Zobaczmy, jak je sobie założę na dłoń. Oczywiście mają tą opcję odpinania, o której zaraz jeszcze powiem. Bardzo duży plus za taki jeden element, który powoduje, że przy maksymalnym rozciągnięciu paska jest tutaj taka gumowa blokada, która powoduje, że pasek nie wyskakuje z klamry. Co niekiedy się zdarza, że przy mocniejszym pociągnięciu by nam to za każdym razem wyskakiwało. Tutaj to pociągnięcie musi być dosyć mocne, żeby faktycznie nam pasek się odczepił zupełnie. Przy swobodnym takim zakładaniu nie powinno co się dziać. M-ka na mnie, na gościa, widzicie, jakiej postury, pasuje idealnie i z takimi też ja paskami chodzę. Otwór na kciuk jest odpowiedni, paski nie są ani za ciasne, ani za luźne. Swobodnie mogę sobie tutaj zresztą też wokół nadgarstka jeszcze wyregulować. Co ważne, przy tym rozmiarze pasków M mam tutaj jeszcze trochę zapasu, co pozwala sądzić, że osoby z mniejszą średnicą, z mniejszym obwodem w nadgarstku też jeszcze będą mogły się swobodnie dopiąć. Materiał, z którego wykonane są paski, jest miękki, wygodny w dotyku. Chodzę z kijami Fizan też już od jakiegoś czasu, absolutnie nie powodują żadnych obtarć. Materiał jest lekko siatkowany, dzięki temu też dłoń swobodnie tutaj oddycha, jest cały czas przewiew. Ta część dłoniowa jest tutaj wzmocniona, powiedzmy, że jest to coś w rodzaju jakiegoś takiego zamszu, dzięki czemu też jest bardziej odporna na ścieranie. Natomiast sam klips wpina się bardzo wygodnie i bardzo szybko. Samo wpięcie i odpięcie jest bezproblemowe. Jak widzicie, jestem w stanie wykonać to jedną ręką przy użyciu tylko kciuka. Więc to bardzo mocno trzyma i bardzo łatwo puszcza. Przy zapiętej dłoni kijek, ale otwartej, kijek bezpośrednio przylega do dłoni, więc bez względu na to, czy dłoń jest otwarta, czy zamknięta, cały czas mam nad nim taką samą kontrolę. Rękojeść wykonana jest w części tylnej z plastiku, który jest gładki i przyjemny w dotyku i nie powoduje obtarć. W części przedniej, gdzie więcej pracujemy palcami, mamy korek zmielony z gumą, z czego tej gumy jest tutaj dosyć dużo i znam rękojeści, gdzie korka jest więcej i on wtedy jest przyjemniejszy w dotyku. Natomiast tutaj, gdzie tej gumy jest dosyć dużo, może w dotyku jest to mniej przyjemne, ale jest to bardziej wytrzymałe i łatwiejsze do utrzymania w czystości. Niewątpliwą zaletą kijów Fizan Race są ich groty. I mówię tu nie tylko o ich pięknym neonowym kolorze, ale o ich kształcie i tworzywie, z którego są wykonane. Widia odporna na ścieranie w kształcie pazura, który doskonale wbija się w podłoże i gwarantuje nam za każdym razem solidną podstawę do odepchnięcia. Nakładki gumowe dosyć dobrze trzymają się asfaltu, aczkolwiek ich wytrzymałość pozostawia trochę do życzenia. Więc jeśli planujecie zakup kijów Fizan pod kątem treningów na asfalcie, to od razu
kupcie sobie ze 2 komplety, ze 3 komplety nakładek zapasowych. Na pochwałę marki Fizan oraz polskiego dystrybutora tego sprzętu zasługuje dbałość o dostępność elementów serwisowych. Bez względu na to, czy zgubimy nakładki gumowe, złamiemy groty, czy zużyją nam się paski mocujące dłoń do kija, są one w stałej sprzedaży. Również serwis reklamacyjny funkcjonuje bardzo dobrze, ponieważ marka Fizan chce, aby była postrzegana jako ta przychylna klientowi. Na koniec cena. Kije dostaniemy w cenie około 300 zł, co uważam jest bardzo dobrym stosunkiem jakości do ceny.